A tutaj zaczyna się miejsce, do którego tylko i wyłącznie mogą wejść profesjonalni kierowcy, czyli trokerzy. W tym miejscu odcinam się od normalnego świata i wchodzę w świat kierowców. How you guys doing? Pralnie. Większość kierowców ciężarówek to są mężczyźni i my właśnie musimy wykonywać te prace, którą wykonują czasem za nas w domu kobiety, nasze żony, babcie, matki. Jest też fryzjer, który mi nie jest potrzebny, jak widać, no ale jeżeli chciałbym się ostrzyć, to jedynie pod pachami. Jak mamy problemy z zębami, jest dentysta, są też fizykoterapeuci, na niektórych truckstopach są lekarze. Także wszystko, co potrzebujemy w normalnym życiu. A tutaj jest perełka tego truckstopu, poza muzeum. Nie, to nie jest to. To nie będzie to. Gdzie to jest? Najpiękniejsze kino na truckstopie w Ameryce.